Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy na temat masakry w Buczy i aspektów prawnych z tym związanych. Czy Rosjanie będą mogli odpowiadać za ludobójstwo? Zapraszam na odcinek, w którym będziemy analizowali ten przypadek. No i słuchajcie, tak słowem wstępu, generalnie jest taka konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 1948 roku. To tak naprawdę jest najważniejszy akt prawa międzynarodowego i taka konwencja została implementowana praktycznie w wszystkich krajach świata. Tym samym może zostać ustanowiony nawet specjalny trybunał do osądzenia sprawców zbrodni takiego ludobójstwa w Buczy i w innych miejscowościach, nie tylko Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Może być specjalny trybunał na wzór tych słynnych procesów norymberskich, które miały miejsce po II wojnie światowej. Przepisy tej konwencji zostały zaimplementowane także do polskiego prawa karnego, które dotyczą właśnie zbrodni ludobójstwa. No i praktycznie to jest powtórzenie tego, co mam w tej konwencji. Jakie są przepisy z polskiego kodeksu karnego, z polskiej ustawy karnej? To jest określone w artykule 118, paragraf 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie dopuszcza się ludobójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, a także karze pozbawienia wolności na 25 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. A co ciekawe, na podstawie artykułu 113 kodeksu karnego możliwe byłoby nawet zastosowanie polskiej ustawy karnej, polskiego kodeksu karnego w przypadku sprawców takiej zbrodni. Zgodnie z artykułem 113, niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczypospolita Polska jest zobowiązana z mocy umowy międzynarodowej lub przestępstwa określonego w rzymskim statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Taką zbrodnią jest chociażby zbrodnia ludobójstwa. Po co w takiej koncepcji jakby stosowania nawet polskich przepisów karnych, polskiej ustawy karnej do zbrodni ludobójstwa popełnionych za granicą jest przekonanie, że istnieje właśnie taka kategoria przestępstw, których ściganiem zainteresowana jest cała społeczność międzynarodowa. Takimi przestępstwami są właśnie ludobójstwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, handel narkotykami, fałszowanie pieniędzy czy porywanie samolotów. Jest możliwe pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, jeżeli to przestępstwo jest ścigane na mocy umów międzynarodowych. Tutaj mówię o ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską traktatów, na mocy których właśnie Rzeczpospolita zobowiązała się do ścigania określonych przestępstw, poza wspomnianym tym ludobójstwem. Takimi traktatami są chociażby statut rzymski ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, czy ta konwencja ONZ z 1948 roku w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa uchwalona przez właśnie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tutaj też a propos tego Międzynarodowego Trybunału Karnego, to też robiłem wcześniej odcinek na ten temat, warto by zaznaczyć, że zarówno Ukraina, jak i Rosja nie są stroną statutu rzymskiego, natomiast Ukraina jeszcze w 2014 roku złożyła deklarację o dobrowolnym poddaniu się jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli całe terytorium Ukrainy jest objęte jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mówię to oczywiście o całym terytorium, znaczeniu prawnym, czyli granicę włącznie z Krymem, czy tym regionem Donbasu, który jest okupowany przez Rosję. Tu mam ten artykuł 5 rzymskiego statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i artykuł 5 wskazuje, jakie przestępstwa objęte są jurysdykcją Trybunału. Zgodnie z nim jurysdykcją Trybunału jest ograniczona do najpoważniejszych zbrodni wagi międzynarodowej. Jurysdykcja Trybunału na podstawie niniejszego statutu obejmuje następujące zbrodnie: zbrodnie ludobójstwa,
zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, zbrodnie agresji. Zgodnie z artykułem 6 Statutu Rzymskiego, ludobójstwo oznacza którekolwiek z następujących czynów dokonany z zamiarem zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, takich jak właśnie zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków z grupy, rozmyślne stworzenie dla grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w odrębie grupy i przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. No i w tym zakresie jest to zgodne z tym, co mamy w polskiej ustawie karnej. Tutaj też uzupełniająco mówię, że ścigani za zbrodnię ludobójstwa mogą być nie tylko zwykli tacy szeregowi żołnierze, ale także osoby, które wydawały rozkazy, w tym osoby, które teoretycznie są objęte immunitetem. Immunitet głowy państwa nie stanowi przeszkody do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej takiej osoby właśnie, której zarzuca się zbrodnię ludobójstwa. Patrzcie generalnie na przykład Slobodana Miloszewicza, który umarł w więzieniu w Hadze. No i cóż, mniej więcej tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.